przy nowym studio tarasowym. Właściwie to jest odnowione studio, trochę nowych elementów, no i zaczął się sezon, zaczął się maj. Dzisiaj Was zapraszam na filmik we współpracy z pewną firmą. I od razu Wam powiem, że to jest firma pochodząca, wydaje mi się przynajmniej, że pochodząca z Chin. Nie jest to Shein, nie jest to żadna taka znana mi wcześniej sieciówka, dlatego postanowiłam spróbować, zobaczyć, co oni tam naprawdę mają, jakie są rzeczy, które oferują. No i wiecie doskonale, że ja nie biorę w cudzysłowie byle czego, co oznacza, że zawsze robię wywiad i sprawdzam, co to jest za produkt, co to jest za firma, czy jest możliwość zamówienia w danej firmie rzeczy o lepszym składzie, na przykład o dobrych materiałach. No i ponieważ nie miałam za dużo informacji na temat tej konkretnej firmy, no to postanowiłam spróbować, pokazać Wam, jakie są te rzeczy, jaka jest jakość tych rzeczy. No i moje pierwsze pytanie do firmy Vogion, bodajże tak to się czyta, do tej marki internetowej było, czy znajdę tam jakieś rzeczy w naturalnych materiałach, z naturalnych tkanin, z lepszych włókien. No i okazało się, że coś tam jest. Zresztą zobaczycie, bo dostaniecie tam linka do strony, linka do produktów, które zamówiłam. No i będziecie mogli sami zobaczyć, czy i ile produktów z dobrych włókien tam jest. No i oczywiście zrobię Wam recenzję, jakiej jakości są te rzeczy. Zobaczycie je na żywo, na mnie. Także mam nadzieję, że to wszystko się uda. Zaraz będzie unboxing. Właściwie unboxing już był, bo wyjęłam to z worków. Natomiast nie otworzyłam jeszcze samych produktów, które są w oddzielnych takich woreczkach. Także zaraz wszystko zobaczymy. No i oczywiście, jeśli Was interesują filmiki o ekomodzie, o rzeczach z dobrych włókien, z naturalnych włókien, rzeczach vintage, to zapraszam Was do subskrypcji kanału. Będą też oczywiście fajne rozdania, jak zawsze w tym sezonie, i polubienia filmiku. Moi drodzy, i zamówiłam trzy rzeczy, tyle mi zasugerowano, w zasadzie dwie, ale że tam firmie spodobał się kanał, to dostałam trzy rzeczy. I to są rzeczy w 95% wykonane z bawełny, więc jak na, słuchajcie, takie dzisiejsze standardy, to jest całkiem nieźle. To znaczy, że tam jest jakiś procent elastanu w tych rzeczach. No i w porządku, nie jest źle. Zaraz zobaczymy, jak te rzeczy wyglądają konkretnie. Najpierw sobie je obejrzymy, powiem Wam o szczegółach tych rzeczy, co to dokładnie jest. I potem będziemy sobie mierzyć i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Dobra, słuchajcie. Pierwsza rzecz. Zobaczcie, ja mam troszkę problem z plecami, więc mam problem ze zginaniem się. Także dzisiaj będę próbowała tak statycznie bardziej to wszystko robić. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, sukienka na lato. Taka falbankowa sukienka bez ramion. Właściwie nie bez ramion, bez rękawów. W rozmiarze S. I wydaje mi się, moi drodzy, że zamówiłam tą sukienkę w rozmiarze, w kolorze różowym, ale głowy nie dam, ale z tego co pamiętam, no dostałam niebieską, w porządku. Wiadomo, to jest wymięte, więc nie będę Wam tutaj teraz pokazywać efektu, zaraz wszystko będzie w stylówce już wyprasowane i tak jak ma być. No i to jest taka sobie sukieneczka raczej krótka. Jak widzę, ona będzie przed kolano na mnie. Nie wiem, czy ja się zmieszczę w tą eskę, słuchajcie, bo tutaj dosyć wąskie, zaraz się okaże. Są dosyć wąskie wykroje na podramiona. Czy to nie jest taka bardziej XS-ka? W każdym razie jest to taka szersza sukienka i zobaczcie, ona jest takiej dosyć cienkiej bawełny. No i oczywiście, no wiadomo, jak na takie tego typu masowe produkcje, jakieś nitki, ale one nie wystają tak definitywnie, tylko tak trochę je tu widać. I to jest taka bawełna... No nie jest to jakaś bardzo, bardzo super jakość bawełna, ale jednak widać, że to jest bawełna. Taka lekko mięta. I ona ma jakby taki też nadruk. Jak to wyprasuję, to może lepiej Wam pokażę. Może nie nadruk, ale taka faktura jest z delikatnym wzorkiem na tym. Po wyprasowaniu to powinno lepiej wyglądać. Jest to cienka bawełna, nie ma podszewki ta sukienka. Z tyłu posiada guzik i taką pętelkę. Gumkową pętelkę wszytą tutaj. No powiem Wam, że wykończenie jest standardowe, tutaj nie ma jakiegoś szału. Natomiast jak to będzie się prezentować jeszcze, jak to będzie z rozmiarówką, to zobaczymy. No jest to bardzo prosta sukienka, tutaj nie ma absolutnie o czym mówić. I to jest najtańsza rzecz z tego zestawu, bo o ile pamiętam, to tam mi się pokazywała cena około 90 zł za tą sukienkę. Zaraz ją zmierzymy. Kolejna rzecz, moi drodzy, i słuchajcie, druga rzecz, wyjęłam już z folii, żeby było szybciej.
To są spodnie takie culotty z szerokimi nogawkami i z wysokim stanem. I od razu Wam mówię, że super jest ten materiał. Jest gruba to bawełna, 100% bawełna na metce jest napisane. Są one z kieszeniami. Naprawdę fajna bawełna. Tym razem tak z dwa razy lepsza jakość. Tutaj widać, że jest gruba i taka mięsista. No, oczywiście Wam to przymierzę po wyprasowaniu. Początkowo myślałam, że to będzie kombinezon. Tymczasem okazuje się, że to było tylko takie zdjęcie, które wyglądało jakby to był kombinezon. Natomiast są to po prostu takie kuloty szerokie na lato, białe. Super, fajna rzecz. I taki dosyć rozmiar uniwersalny, może nawet być do spokojnie chyba do M-ki. Także mierzymy za chwilę i mają pasek w zestawie. Wygląda spoko. No i teraz ostatnia rzecz, to jest na pewno już sukienka i ona jest niebieska znowuż. Taki inny odcień, taki gołąbkowo-niebieski kolor. Z tą sukienką wiązałam największe nadzieje. Zobaczymy. Wyglądała naprawdę... O, jeszcze ma pasek w tej folii. Wyglądała naprawdę ciekawie na stronie i miała takie bufiaste rękawy. To jest taka sukienka w stylu oversize, widzicie? Taka koszula z takimi trochę odstającymi ramionami, rozmiar S bodajże. I tutaj to powinna być bawełna w dużym procencie, a tutaj też jest napisane 100% bawełna, słuchajcie, czyli być może to ta pierwsza sukienka tylko jest rozmiar S, tak. I ona jest taka właśnie obszerna, koszulowa z paskiem. Ma bardzo ładny kolor, więc jest nadzieja, że to będzie naprawdę fajnie wyglądać. No i słuchajcie, sukienka jest ładnie wykonana. No to od razu Wam mówię, że i te spodnie, i ta sukienka wyglądają tak dwa razy lepiej niż ta pierwsza sukienka, jak chodzi o wykonanie. Pokażę Wam tutaj szczegóły. Fajnie to jest zmarszczone. Ładnie wykonany jest ten karczek tutaj też. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać z paskiem. To jest podwójny ten rękaw, to możecie sobie zobaczyć, naprawdę ładnie uszyte to jest. No i też ten produkt był dwa razy droższy niż, tak jak mówię, cena tej sukienki była dwa razy wyższa niż tej niebieskiej pierwszej, więc no, jest uzasadnione, że jakość będzie lepsza. To jest naprawdę spoko uszyte, zobaczcie, to jest bardzo ładnie tutaj wykończone. Tu nie ma żadnych niedoróbek. Także z tego jestem zadowolona, karczek jest ładnie równo uszyty. Jestem ciekawa właśnie, jak będzie ta sukienka wyglądać z paskiem i jak już jest założona, bo naprawdę jest dosyć ciekawa. Jest naprawdę taka jak myślałam. Dobra, słuchajcie, teraz będę mierzyć po kolei od pierwszej do ostatniej rzeczy, także tadam! Moi drodzy, no jestem w pierwszej rzeczy, tadam! Tak to wygląda. To jest ta pierwsza sukienka i tak jak przypuszczałam, to jest bardziej XS-ka. Albo jeżeli ktoś ma wąskie, takie kobiece ramionka, to będzie dobre. Widzicie, na mnie to jest ok, ale mogłoby to być luźniejsze w tym miejscu. Czyli takie, dla takiej figury jak moja, lepsza by była po prostu M-ka, bo byłoby tutaj więcej luzu, nie byłoby to tak obcisłe. Bo ja widzę, że to mi się już tutaj trochę zaczyna opierać, co chyba nie jest najlepsze. No ale no, nie jest generalnie, nie jest tak źle i całkiem... Sukienka jest całkiem spoko, wygląda tak jak na stronie, moim zdaniem. Zobaczcie sami. Nie jest źle i ona jest w takim stylu i dokładnie bardzo podobnie wyglądała na stronie. Natomiast ja mam poczucie, że ona powinna być tu luźniejsza. Dajcie znać, co myślicie, ale tak mi się wydaje. W każdym razie trzeba zamawiać tą sukienkę, moim zdaniem, o rozmiar większą niż się jest de facto. No i tak wygląda. Pokażę Wam tutaj stylówce. Oczywiście ja bym donosiła tego typu sukienkę akurat ze sneakerami. Akurat mam takie sneakery sportowe i wszystko dopasowałam w takich pastelowych kolorach, bo sukieneczka jest bardzo pastelowa. I widzicie takie zielonkawe sneakery ze skórki, bardzo lekkie. Będą tu idealne. To jest typ sukienki, której by można zwiedzać. I nie ma tutaj dekoltu. Jeśli ktoś nie lubi dekoltów, to jest to idealna sukienka na lato. Bardzo przewiewna jest, bardzo wygodna tu jest, to trzeba przyznać. Ta-dam! Jest urocza, jest w porządku, nie widzę tu żadnych niedoróbek, słuchajcie, naprawdę jest w porządku, jak na
taką cienką bawełnę, bardzo luźną, bardzo casualową sukienkę, to okej. Okay. Tylko tak jak mówię, ja sobie tej sukienki nawet już teraz widzę, że nie zostawię, bo jest po prostu na mnie o rozmiar za mała. Ale tak to moim zdaniem może być zupełnie, cena jest przystępna tej sukienki, zwłaszcza do bawełna, więc naprawdę spoko. I kochani, przy okazji od razu Wam mówię, że będzie kod, który jest podany na ekranie i będzie też w opisie filmiku będzie link. I z tym kodem będziecie mieć 6 euro zniżki przy zamówieniu za 33 euro. No więc przy zamówieniu jakiejś z tych sukienek na przykład, czy spodni, to już będzie chyba spokojnie podlegało temu kodowi, ale to sobie możecie sprawdzić, jeśli Was coś konkretnego zainteresuje. W każdym razie tak to wygląda. No i teraz są spodnie i powiem Wam, że naprawdę te spodnie są bardzo spoko. Nawet się zastanawiam, czy sobie ich nie zostawić, bo fajnie, są bardzo, bardzo wygodne. Rozmiar jest ok, czyli spokojnie właśnie ta XS-ka może być, bo one są oversize'owe. No i widzicie, zmierzyłam je z takim krótkim, takim topikiem jakby. Można to jeszcze bardziej rozpiąć, ale nie będę, bo już mi się tu rozejdzie. W każdym razie coś takiego. I też do wygodnych rzeczy, bo ja bym w takich rzeczach pewnie zwiedzała właśnie. Tak to wygląda. Bardzo fajne spodnie, bardzo fajna bawełna. Powiem Wam, że jestem bardzo mile zaskoczona, bo ja nie znałam dotąd tej firmy i po prostu nie wiedziałam, czego się spodziewać. Czy to będą rzeczy takiej marnej jakości, jak na przykład Primark czy Shein, czy raczej właśnie będą bardziej porządne. No i wydaje mi się, że jak relacja cena do jakości jest taka w porządku, bo to było trochę droższe już, to te spodnie coś wychodziły ponad 120 zł, wydaje mi się. Załączę Wam tam linka, to sobie możecie zobaczyć. I wydaje mi się, że naprawdę dobra jakość bawełny, 100% bawełna. Naprawdę są bardzo, bardzo miłe w dotyku. Teraz się Wam pokażę jeszcze w innej wersji do tych spodni. No i słuchajcie, tak jak się spodziewałam, ta sukienka jest hitem, jest przesuper. Ta bawełna jest jednocześnie dosyć cienka, bardzo przyjemna i gładka w dotyku. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale naprawdę jest fajnej jakości, taka bardzo, bardzo gładziutka. No i sukienka ma bardzo fajny styl, jest trochę taka retro, przez tutaj ten karczek. Trochę wygląda jak z dawnych czasów, a trochę jest taka właśnie nowoczesna przez te szerokie ramiona i mega mi się podoba, pokażę Wam się tak. No i zastanawiam się, wydaje mi się, że ta sukienka jest dość oversize'owa, ona mogłaby być na M spokojnie, tak jak i spodenki, które myślę, że spokojnie się przez tą gumę w pasie nawet do 80 rozciągają i są takie właśnie fajne, luźne, jak spódnica. No i też ta sukienka jest taka właśnie oversize'owa. Naprawdę bawełna jest mega. No i nie jest przezroczysta, jest fajna, jest cieniuśka, naprawdę to jest takie fajne. Jedynie tutaj, nie wiem jakby się to sprawdziło w taki bardzo, bardzo gorąc duży. Można oczywiście sobie tu rozpiąć to, nigdy nie jest powiedziane, że nie można sobie tego wywinąć. Spróbujemy. Oczywiście, że jak ktoś nie jest przywiązany, że to musi tak być, to można sobie wywinąć tą sukienkę i po prostu zrobić sobie większy dekolt, żeby nie być tak zabudowanym. Ale generalnie i kolor, i krój, i styl tej sukienki, i materiał mi się bardzo podobają. Także powiem Wam, że naprawdę, naprawdę miałam obawy, ale naprawdę super, super. Te dwie ostatnie rzeczy szczególnie, aczkolwiek pierwsza sukienka też była adekwatna do swojej ceny, bo wcale to nie jest zły wybór, jednak bawełniana sukienka, naprawdę przyjemna sukienka. Gdyby nie ten rozmiar, to prezentowałaby się dużo lepiej i myślę, że
jeżeli byście szukali tego typu bardzo niezobowiązującej sukienki, na przykład na plażę, to byłby super wybór, bo jest bardzo cieniusieńka bawełna. I mają różne kolory, podlinkuję oczywiście Wam tą sukienkę. Były też bardzo fajne bluzki, takie z mieszanki, z mieszanek lnu i bawełny. Było też oczywiście na tej stronie dużo bardzo ładnych sukienek, którymi jedynie się nie zainteresowałam ze względu na ich skład, bo nie były z naturalnych tkanin. Szukałam wyłącznie i pytałam tam wyłącznie o to, czy mają jakieś naturalne, i to był mój warunek współpracy, że jeżeli znajdą się ekomateriały i też rzeczy dla ludzi zainteresowanych lepszymi tkaninami, no to wtedy będę chętna na pokazanie tych rzeczy. No i rzeczywiście, słuchajcie, bardzo fajne. Już w następnym filmiku pokażę Wam, która z tych rzeczy będzie do rozdania, czy może nawet dwie rzeczy. No, zastanawiam się, czy sobie nie zostawić tej sukienki, jeszcze się waham, albo spodenek, poradźcie. Bo obydwie rzeczy są fajne, tylko że ja w sukienkach dużo więcej chodzę, więc z drugiej strony byłoby to dla mnie bardziej praktyczne i uwielbiam ten kolor. Ten taki lekko szaro-niebieskawy kolor jest po prostu chyba dla mnie też fajny, lepszy niż biel. I wiecie co? Te rzeczy są na tyle uniwersalne, zobaczcie, bez paska ta sukienka jest taka bardzo spora, mimo że to jest S-ka, słuchajcie. Także na pewno może być też na większy rozmiar, ale to ma być przewidziane na taki oversize, więc tutaj myślę, że krój dopasowany nie byłby zbytnio wskazany. Lepiej zamówić ją po prostu w swoim rozmiarze i wtedy będzie ona właśnie taka oversize'owa i bardzo, bardzo wygodna. To naprawdę jest na lato, bo już Wam teraz mówię, że na tą pogodę dzisiejszą, mimo że jest słonecznie, to jednak jest trochę mi chłodno w tej sukience, bo to jest taka, no taki perkal bawełniany, taka cienka, trochę sztywnawa bawełna. I wydaje mi się, że cały dzień chodząc dzisiaj byłoby mi jeszcze za chłodno w niej. No ale w każdym razie, słuchajcie, super. Przymierzę Wam się do sneakerów. Słuchajcie, no to już wszystko na dziś. Takie miałam dla Was propozycje. Byłam bardzo ciekawa, no i sprawdziłam. I powiem Wam, że co prawda pewnie ja nie będę zamawiać, bo ja, wiecie, cały czas szukam rzeczy i mam nadmiar tych rzeczy. Nie mam potrzeby zamawiać kolejnych. Ale powiem Wam, że jak chodzi o jakość materiału i nawet jakość szycia, na przykład tej sukienki, tych spodenek, jak to wszystko wygląda, jak się to prezentuje, to jestem naprawdę na tak. Także absolutnie nie uważam, żeby zniechęcać kogokolwiek do takich zakupów. Tutaj nie mam kieszeni, bo jeszcze sprawdzałam, czy są kieszenie. Nie. W spodenkach były kieszenie. Także naprawdę, naprawdę fajne to jest i w dotyku, i wydaje mi się, że będzie to bardzo dobry produkt. Także jak najbardziej Was zachęcam, jeżeli szukacie tego stylu rzeczy, zobaczcie sobie na stronę, bo na pewno warto przynajmniej pooglądać, zobaczyć, co jest. Nie tylko się zamykać do sieciówek w Polsce, natomiast oczywiście, że bardzo chętnie bym przyjęła współpracę z polską marką, jeżeli by taka marka się do mnie zwróciła jakaś z ekologicznymi materiałami. Tymczasem niestety nic takiego nie nastąpiło, mimo już 3 lat działania kanału. Także prezentuję Wam dzisiaj takie produkty i jeśli macie ochotę, to skorzystajcie z mojego kodu jak najbardziej. No i kolejna rzecz sprawdzona i zobaczycie niedługo markę, którą już Wam pokazywałam, ale z nowymi produktami. Też markę związaną z ekomateriałami, więc zapraszam Was już na kolejne filmiki. Oczywiście w następnym filmiku w czwartek już zobaczycie haul z wyprzedaży, no super, super rzeczy też. I w następną niedzielę też będzie haul, tym razem z nowego towaru, także mam już całą partię nowych dla Was rzeczy do pokazania. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was na stronę Vogion i do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam, Olka.